Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Aldrowanda vesiculosa, czyli Aldrowanda pęcherzykowata, to gatunek rośliny należący do rodziny rosiczkowatych. Znacie rosiczki? To te rośliny, które wpierniczają, co im w liściową pułapkę wpadnie. Często też bywają bohaterkami różnych filmów, a jeden znany reżyser, Jerzy Łukasz, nakręcił nawet całą trylogię filmów o rosiczkach. Pamiętacie Gwiezdne Rosiczki? A rosiczki kontratakują? Już o powrocie rosiczki nie wspomnę. Tak całkiem na serio, Aldrowanda vesiculosa jest akwarystyczną rośliną pływającą. Występuje w Europie, Azji, Afryce i Australii. Przy czym w niektórych krajach Europy i Azji wymarła. Występuje również w Polsce, choć ilość jej naturalnych stanowisk stale maleje. Można ją spotkać na Pojezierzu Augustowskim i w obrębie Poleskiego Parku Narodowego. Aldrowanda vesiculosa jest rośliną pływającą, nie posiadającą korzeni, więc sadzenie jej w podłożu nie ma żadnego sensu. Łodyga jest pojedyncza lub rozgałęziona o długości do 30 cm. Liście w okółkach po 5 do 9 o długości od 10 do 15 mm. Mają blaszkę podzieloną na dwie części opatrzone szczecinkami wrażliwymi na dotyk. Są to tak zwane liście pułapkowe. Kwiaty drobne, białe, na długich szypułkach. Są zróżnicowane na kielich i koronę. Działki kielicha są równe długością płatkom korony. Pomimo liści pułapkowych i wspomnień różnych filmów, moi drodzy akwaryści, nie musicie się obawiać. Krążące opowieści o aldrowandzie wciągającej akwarystów pod wodę są wyssane z brudnych paluchów wrogich osobników. Nawet narybek przepływający obok jej pułapek naśmiewa się z niej i robi sobie nieskromne żarty, bowiem aldrowanda żywi się przeważnie oczlikami i rozwilitkami. Jej liście pułapkowe zwijają się po podrażnieniu, zamykając takiego rozkojarzonego oczlika na ten przykład. Na powierzchni liści znajdują się gruczoły wydzielające soki trawienne, które rozpuszczają ciało schwytanego zwierzaczka. Te same gruczoły wchłaniają substancje pokarmowe powstałe po strawieniu zwierząt. Po jakimś czasie liście, które złapały zwierzę, otwierają się, ale nie są już zdolne do ponownego chwytania i trawienia zdobyczy. Gdy woda jest zimna, roślina traci zdolność łowienia, czyli potwierdza się stare przysłowie, że w zimnej wodzie to się nikomu nie chce. Tak jak powiedziałem wcześniej, aldrowanda jest rośliną pływającą. Pęcherzyki tej rośliny unoszą ją na powierzchni wody. Jest to jedyny rodzaj z rodziny rosiczkowatych żyjący w środowisku wodnym. Jak ją uprawiać? Tropikalne gatunki są w stanie rosnąć przez cały rok. Te z umiarkowanego klimatu często giną zimową porą w akwarium, więc najlepiej uprawiać aldrowandę z tropików. Nie należy, a nawet nie wolno jej pozyskiwać w Polsce z naturalnych siedlisk, ponieważ aldrowanda pęcherzykowata jest pod ścisłą ochroną gatunkową. Objęta jest także konwencją berneńską oraz dyrektywą siedliskową. Także mocząc tyłek w jeziorze nie wyciągamy napotkanej aldrowandy. Zostawiamy ją w spokoju. Możemy ją najwyżej dokarmić jakimś rozwilitkiem. W akwarium uprawiamy tylko i wyłącznie rośliny pochodzące z tropików. I odpowiadam na pytanie, nie, radom nie leży w tropikach. Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem.